Ale baza, czy widzowie z YouTube'a mnie słyszą, czy słyszycie mnie? Siemanko wszystkim z tej strony, Gromiasty, witam was w grze Singularity, dość dzisiaj wyjątkowo, w wyjątkowym materiale, nad wyjątkowym morzem, także usiądźcie sobie wygodnie, zaprezentuję wam kawałek tej gry, w razie jak gra ta się spodoba, będę prezentował wam większe fragmenty, nie będziemy traktować tego jak let's playa, tylko będziemy wybierać sobie, mam nadzieję, ciekawsze materiały, ale to mówię, już zależy wszystko od was, czy wam ta gra przypadnie do gustu, także na razie udajemy się na wyspę. Troszkę specyfikacji technicznych nagrywam w rozdzielczości 1280x720, wszystko jest na full. Oprócz chyba anti-leasingu, czy nie, nie pamiętam, razy dwa chyba dałem sobie. Nie, przepraszam, wszystko jest na full, także ta gra ustawiona jest tam w paski, wszystko na prawo przesunięte i jest w porządku. Tutaj już widzieliście, miałem pewnego rodzaju wypadek, ledwo to przeżyłem. Oczywiście inni zginęli tragicznie, ja jako główny bohater musiałem to przetrwać. Także jestem lekko troszkę otumaniony i przechodzimy do materiału, który miałem wam dzisiaj zaprezentować. Od razu się udajemy do przodu. Możecie sobie zobaczyć lokacje w miarę to wszystko przyzwoicie wygląda jak na rok 2010. Jeżeli chodzi o wymagania sprzętowe, nie są naprawdę nie wiadomo jakiej klasy. Na średnim PC-cie powinien pójść, tu mam jakąś notatkę. Ale ja nie czytaję. Ja action, kałach i moc. Tutaj mamy apteczkę. Od razu się uleczymy. Jesteśmy już uleczeni. Gra jest, wiadomo, spolszczona, zdubbingowana, wszystko jest speak polish, także nie ma jakiegokolwiek większego problemu. Od razu udajemy się na górę. Chyba, że coś tutaj jeszcze będzie. Mamy tu, może gdzieś tu wypadek był nasz, tu lecieliśmy chyba heli i się rozdupczyliśmy. Pakiet medyczny przyda nam się. Na pewno. Dobra. Idziemy na wzgórze jakiegoś Mahomeda. Dobra, Mahomeda. Tu jakiś trupioszczak, widać chłopak Polek. Miał chyba słaby armor. Troszkę tak z RPG. Zakupiłem sobie Call of Duty World of War Media Markecie. Media Marktu. Za jedyne 49,95. Wolałem wydać tyle pieniążków na tą gierkę niż na DLC do Modern Warfare 3. Mniej więcej ta podobna cena. O co tu chodzi? Ktoś mi powie. Co tu jest? Tu jakiś mamy film. Niech sobie na YouTube'a wrzucę. Tu mamy drzwi. Co tutaj jest? Maszyna do pisania, to nie. Tu mamy nagranie. Ta audiologii. Maszyna do pisania. Nie chcę maszyny do pisania. Tutaj mamy znowu notatkę. Też mi notatka niepotrzebna. Gra podobna jest taka do Bioshocka. Mi się od razu Bioshocka kojarzy, bo jest robiona na silniku chyba Unreal, jak nie dobrze pamiętam. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że to jest Unreal. Co my tu mamy? Środkowy klawisz, żeby zdokować wręcz. Dobra, jest kosa. Knajfem jest C, przykucnięcie, czyli standardowo tu się nic nie zło. Spacja, wstajemy, czyli spacja. Bo pomógłbym tobie, chłopie. Co my tu mamy? Jakiś kaloryfer, jakieś tutaj padliny. Tu zamknięte przestrzeń, czyli nam kierują. Każą nam iść prosto. R, otwieramy drzwi. To my drzwi otworzyli. To się. Moda ostatnio na rusi język. Ale będzie rozpierdol, fuck yeah. O, wszystko się hajca. Dobra, jak się hajca, to spierdalamy, prawda? Huuu! Rura. Naczuję, tak? Tak jak zawsze mówię, nie wiadomo gdzie, to zawsze naczuję. O, pomożemy mu? Pomożemy! Dawaj łapę, podaj łapę, grabę. Będziesz mi wisiał. Pakiet browarów. Pomogłem tobie. Biedak, nie może chodzić, no.
podaj tą witę. No ja ci pomogę, chłopie. O, to już będzie więcej Desperadosów. Czekajcie, jak ja cię mam uratować? Aha, fajnie. To pójdziemy tędy. Tu maszyny już nie ma. Mam pokazany znak, że niesiemy go na bara. Bara. Tak jest, zlaczka najlepiej. Kurwa. Kole się zasypało. Ognisty popiół. Popiół? Drewno. Już tak, czepiając się szczegółów. Przykucnięcie. Jaką przykucną z nim? Nie, dobry jest. Gdzie tu się otwiera drzwi? O chłopie, spierdzielaj stąd! Z czym ty? Zjarać mi chcesz? To silniki będzie później musiał robić. Także mam tego Wotowara. Chciałem zagrać sobie od razu w tym multiplayera, prawda? O co się okazało, że gra się crashuje, że trzeba ściągnąć patcha 1.7. Ściągnąłem tego patcha 1.7. On waży chyba z gigabajty 200. Instaluje. Okazało się, że potrzebny jest patch 1.6. Ściągam patch 1.6, waży 900 mega. Zgadnijcie, co się stało. Wymagany jest patch 1.5. Po patchu 1.5 wymagany jest patch wcześniejszy 1.4. Zgadnijcie, jaka kolejność rzeczy. Później wymagany jest 1.2, także bawiłem się prawie 3 godziny w patche od 1.2 do 1.7. Także ciekawe, naprawdę ciekawe przeżycie. O, mamy tu jakieś kulki, to właśnie są te technologie. Je zbieramy, później możemy wymieniać na upgrade broni lub amunicję. Ja tą grę ukończyłem na normalu, także mniej więcej staram się tak wam szybko pokazać, którędy tak pokazać wam tą grę, bo można naprawdę chodzić, patrzeć, szczepiać się tam detali, szczegółów i wydaje mi się, że to właśnie kto będzie chciał, to sobie kupi tą grę. Ona droga nie jest, 24,99 i sobie ją na spokojnie samemu przejdzie. Tak, mamy kolejną technologię, punkty technologii. Mamy nóż, kontenery. O właśnie, zaletą, fajną sprawą w tej grze, że wszędzie jest poukrywane, tam gdzie idziemy zawsze coś możemy znaleźć, nie ma tak, że wysyłają nas puste jakiś pokój czy puste miejsce i wracamy bez niczego. Zawsze jak udamy się w inną drogę, jest szansa na to, że wyłapiemy jakiś fajny item, jakąś fajną rzecz. Tutaj mamy notatkę. Co my tu jeszcze mamy w tym pokoju? Patrzcie, rozpierdzielone. Mi się ta gra przypomina, oprócz tego z Bioshockiem, to z jedną z taką zajebistą gierką. Pamiętacie zapewne, większość z was na pewno grała, graczy pecetowych, bo nie wierzę, że nie grałaby w grę Stalker. Gra Stalker naprawdę swoim klimatem powala. Jakieś pamiętam, robiłem sobie takie wieczorne sesje, gasiłem światło, ustawiałem sobie słuchawki, wszystko wiadomo na high, tam detale i tym podobne i grałem praktycznie jakieś taką, zrobiłem właśnie sesję całą. Kurwa, piłka leci, że jej nie kupnąłem. Zrobiłem kiedyś sobie taką właśnie całą nocną sesję, to naprawdę klimat tej gry, ta pogoda, te burze, ci stalkerzy, te właśnie itemy, które możesz zabić od kolesia, który stoi w lesie, przypieprzysz mu z tyłu i możesz pobrać od jego itemy. Naprawdę gra robi naprawdę, była dla mnie rewelacyjna jeszcze zanim zacząłem komentować i robić filmiki dla was na YouTube. Tu mamy bagaż, otworzymy ten bagaż wraz z kolejnym stalkerem. Kurwa, już chciałem noża użyć. Wraz z kolejnym stalkerem ta gra traciła jednak na jakości. Jednak cień Czarnobyla według mnie był najlepszym na... O, mamy broń w końcu, podnieść to. Mamy w końcu broń. Najlepszym jednak częścią był i tego zdania będę się trzymał. Troszkę powiem jeszcze o seriach. Tu jest live komentarz, także mogę czasami się mylić tutaj. Powiem jeszcze... Okej. Troszkę powiem o seriach. Mam w swojej zaplanowanej serii Rambo Six Vegas 2. Także ta seria będzie na pewno kontynuowana. Wiadomo, komentarze do multiplayera. Już chciałem strzelać.
komentarzy do multiplayeru, do multiplayerowych gier, wiadomo, będą na moim kanale, bo to jest podstawa, ten kanał z tego. Spierdalaj, strzelu jeden! Kurwa, multiplayera gadam, ty mi skaczesz na ryj. Ja nie pamiętam do końca tej gry, bo mówię, grałem dość, dość szybko. Kurwa, mi chuj przestraszył, no. To ja nie nagrywam żadnych horrorów. Wracając do tego, do multiplayera, to jest podstawa na moim kanale. Dochodzi właśnie teraz Singularity. Co jeszcze na kanale? No, vlogi. I myślę, że to na chwilę obecną jest dość wystarczający materiał, który znajdzie się na kanale. Filmiki są teraz wrzucane dość w większych odstępach czasowych. Jest to spowodowane brakiem czasu, może takim powiem, żeby nie było spowodowane też wypaleniem zawodowym, bo raz na 2-3 dni dobrym sposobem jest wrzucenie filmiku w stosunku właśnie do... Po prostu jest większa szansa, że obejrzy go więcej widzów. Jednak nie codziennie wszyscy przesiadują na YouTube i... No spadaj, cfeluj jeden nóż. No tak to powiem. Ileż tu można amunicji na ciebie zużyć? Także nie każdy ma możliwość obejrzenia danego dnia filmiki. Myślę, raz na 3 dni będzie można filmik wrzucić. No chyba, że jakieś będą tam wydania specjalne, albo nie o coś do was przekazania. Dobra, kolejną sprawą, jaką jeszcze jest, tutaj oglądajcie sam materiał, a ja wam dalej będę nawijał. Zapewne większość z was widziała, że na moim kanale organizowałem live'y, tak? Live'y nagrywane bezpośrednio z kamerki, mogliście sobie obejrzeć. Pójdziemy to jeszcze chwilę, zobaczymy, co tu jest. Mogliście sobie obejrzeć live'y, te są połączone z Google Plus. Na kanale Kamila Szajta możecie dokładnie obejrzeć, o co chodzi. Także nie mam partnera, jest to tylko połączenie z Google Plus. Uruchamiam stronę internetową Google Plus, tam podaję swoje dane, łączę się później z kontem YouTube i bezpośrednio YouTube wyświetla live streama na kanale. Także ta forma na pewno też się będzie pojawiać na kanale. Już kilka takich live streamów się pojawiło. Mamy tutaj kłódkę, pakiet medyczny, wszystko jest na full, więcej pakietów medycznych już nie mogę mieć, tak? Co to jest? Jakieś dzieciaki w szkole. Spierdalać z tego. Nawet się nie pokazuj nawet. Myślisz, gad przestraszył wtedy. Się skoncentrowałem na komentarzu, mi taki ryj wyskoczył. Co my tu mamy? Ja chyba te noże mogę też rozwalać, te kutki, czy nie? Jezu kochany, muszę amunicję zużywać. Sił kutki do szkoły już. Nie mogli lepiej wymyśleć. Co my tu mamy? O, amunicję. Tu mamy kolejną amunicję. Także mówię, piszcie w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć więcej odcinków Singularity. Jeżeli naprawdę zobaczę zainteresowanie taką serią, będzie więcej po prostu w odcinków, bo jeżeli nie będzie, to nie ma jakiegokolwiek sensu robić. Zrobię jeszcze może jeden, dwa odcinki, zostawiamy tę serię. A gra jest naprawdę w porządku, za 25 za ciszy, bo tyle ta gra teraz stoi na ryneczku, możemy naprawdę dostać dobrego FPS-a, taki post-apokalipstyczny, tak bym powiedział. Dobrze powiedziałem, dobrze chyba powiedziałem. No, gra też nie należy do gier krótkich, także mi zajęła przejście 3 wieczory. Myślę, że... No, patrzcie, no, podejdę zaraz do niego i mu ściachnę z tej kosy, no. Już mi... Co za... No, zwinął się. Dobrze. Lepiej dla mojego materiału będzie. Fontanna. Co my tu mamy? O, tu mamy jakieś skarby. Mówiłem wam właśnie o tym, że jeżeli pójdziemy inną stroną, mamy szansę na odkrycie skarbów. Takie skarby właśnie zgarnęliśmy. Piraci z Karaibów. I jesteśmy z powrotem. Musimy chyba udać się na górę. Tak? Dobrze mówię? O, dobrze. Jesteśmy na górze. To zapewne jest jakaś szkoła opuszczona. Czyli klimaty. Te takie... Wiadomo, w każdej takiej grze musi być jakaś szkoła. W Dead Space 2 też była szkoła, tylko że na takim statku kosmicznym. Zatem dali nam taką pukawkę. Wiecie, jak się czuje z taką pukawką?
Tak, bo idą złe demony, czy jakieś tam potwory. Dali mi taką pukawkę. W innych grach napierdzielam giverami, a tu chodzę jak ten kredyt z taką pukawką. Daliby jakąś giver, jakiegoś kałacha. Gromiasty to. Zniszczyć tego nie można. Nie, tego nie można zniszczyć. Lipa, szkoda. Co tu zamknięte. Tutaj pójdziemy, zobaczymy. Tu mamy nagranie audiologa, to niech sobie to tam pierdoli. To niepotrzebne nam. O, dziura. Weźmiemy tylko to. Technologię. Później coś ulepszymy. I spadamy. No to żeśmy wpadli. No tak. Jak zwykle. Co złego to nie ja. Teraz mi znowu coś tu wyskoczy. Mol książkowy. Wy takiego też macie? No i co? Headshot. Amunicji coś mało. To niedobrze. Zobaczymy tutaj. Tu nie ma? Nie, to są jakieś trupy. To chciał kanałem wentylacyjnym się przycisnąć, ale mu coś chyba nie wyszło. Tu mamy nagranie. Znowu ktoś chciał się nagrać na skrzynkę pocztową. Oż ty ten, ty gadzie jeden, leżeć. Ja ci dam, ty. Już mnie straszył. Otwieraj te drzwi. Po cichutku, na poluszkach, tak? Krzesło już latają. Yeah, w końcu. Jest moc, panowie. W końcu mamy giwerę. No, to witamy. Ja witam was w grze Singularity, teraz mogę to oficjalnie wam powiedzieć. Teraz jest giwera, to musi inaczej będziemy bawić, panowie. Jak ludzie. Którędy tu pójść? Jak kanan? Ale pójdziemy ten, sprawdzimy co tu jest. Okej, okay, tu czysto. A, mówiłem wam. Czasami jednak warto poniuchać, popatrzeć w tych korytarzach. Nieźle, co my tu mamy? Amunicja, pakiet medyczny, jestem zdrowy, jak mucha. O! Pewnie, że żyje. Dobijają się, no to mamy problem, jednym słowem. Mamy przypie przejebane. No, ale ten... Spokojnie. Gromuś panuje nad sytuacją. Strzelam! Motherfucka. Dawaj, otwórz te drzwi, chłopiec, ty. Dobra, prawa moja, otwieraj. 2, 1. Yeah! Ha, 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 ha. Dobra, żartowałem. Zdychaj. Dobra. Także ja myślę, że tutaj zakończę w tym miejscu. Będę czekał na wasze komentarze, opinie, komu się podobał ten materiał, także... to by było na tyle, co miałem wam do powiedzenia. Gra Singularity, wydana przez Activision, także trzymajcie się ludziska, mówię, komentujcie, łapkujcie, kto jest nowy na moim kanale, zapraszam także do subskrypcji. To wszystko, co miałem wam do powiedzenia. Posakopo, apokaliptyczny świat w świecie gromiastego, także trzymajcie się, strzałeczka, jest moc.